Hej, hej, witajcie w nowym vlogu. Chciałam wam pokazać śniadanie, co prawda tego było dużo więcej, ale już zjedliśmy z Tomkiem i tylko tu nam zostało, bo w sumie dzisiaj jest święto i sklepy są zamknięte, a mieliśmy tylko stary chleb chyba z czwartku, więc zrobiłam grzanki, zrobiłam bruschettę, taką na ostro, z ostrą oliwą, z pomidorami, z chili i z bazylią i w sumie tylko to nam zostało, bo już zjedliśmy. Zrobiłam trochę za dużo, mam herbatę, jak słyszycie, rumba jeździ. Moje piękne tulipany stoją, a ja gotuję taki wielki gar pomidorowej na ostrą, bo dzisiaj przyjdzie do nas Michał z Martyną i przyjdą do nas na obiad, ponieważ mamy tyle jedzenia po świętach i dostaliśmy tyle mięsa, że no, chłopaki będą mieli co jeść, my tego nie zjemy, więc robimy obiad i ja gotuję jeszcze pomidorową, żebym ja miała coś bezmięsnego. Więc tak, i jak słyszycie, rumba tam jeździ, ogarnia. Ja muszę tutaj jeszcze parę rzeczy w domu ogarnąć i potem się do was jeszcze odezwę. Miłego dnia wam życzę. Myślisz, że takie ułożenie serwetki pięknie prawidłowe? Tak. Tutaj... Goście będą zachwyceni. Tak. Czekaj, jeszcze podkładek może do miasta. Coś tu jest nie tak z tym. A więc dzisiaj sąsiedzi... Coś mam krzywo? Nie, dobra. Nie ma. Dzisiaj sąsiedzi przychodzą do nas na obiad, więc jak widzicie, lew pięknie, pięknie nakrył. Tutaj wszystko nam się gotuje, wszystkie garnki, kurczę, nie wiem jak to, na cztery osoby jakoś nie jesteśmy przystosowani garnkowo. Mimo, że dostaliśmy od moich rodziców teraz komplet garnków, bo tak to w ogóle byśmy tego nie ogarnęli. Mieliśmy jeden ten garnek i dwa takie małe. Ja mamy mało dużych właśnie, ziemniaki mam dwa garnki. No, pomidorowa jest gar, tu jest sos, jeszcze mięso, tu będzie ziemniaki na pire, makaron, tu jest marchewka i jeszcze co? W piekarniku się odgrzewają... Mięska. O. Dewolaje i kotlety. No i. Dużo będzie jedzenia. Dużo będzie jedzenia, tak. A surówkę jakąś masz? Mam marchewkę, a Martyna z Długim mają przynieść. Kapustę i ogórka czy coś? No w sumie. Jak też mogę zrobić mizerię jeszcze na szybko? Czy już nie? Nie, mamy to. I mam dzisiaj nową bluzę na przyjście gości. Co prawda, może pokażesz słonia. Pokażę słonia? Z makijażu, ale dzisiaj taki dzień i o. Mam bluzę z tukanem zieloną. Zieloną z tukanem. Też jest z tukanem inny kolor, tak? Tak. I są zielone z innymi drukami, także link zawsze tak. Macie to spodem, możecie sobie zobaczyć. I do tego mam zakłaczone leginsy z Zary. Fabrycznie zakłaczone? Tak. I moje aksowe kapcie, które są super wygodne i cały czas je noszę. Są super. Więc wrzucę wam linki pod spodem do wszystkiego, co mi się uda znaleźć. A nie wiem, która już jest godzina, bo za 12 minut przyjdę do końca, bo nie zdążymy ogarnąć. Pa, słoń. Pa, lew. Nie nagrywa. Będę cię nagrywał tak. A czy my mamy ten do pire przyrząd? Tak, na pewno kupiliśmy go w jakichś naszych holach TK Maxowych. Pamiętam, że był. A to kupiłam. A myślę, że to będzie do. A ten nasz tradycyjny. A jest. Zobaczcie, ile mamy sprzętu. O, i coś mu się patrz. Od zmywarki? Coś mu się stało. Może. No zobaczymy, jak to będzie. Stestujemy ten sprzęt. No. Opowiemy wam, jak było. 10 gramów. No dobra, już prawie gotowe. Wszystko się gotuje. Czekamy na Długich i jemy. Piękny słoniowy wystrój jest. Piękny, prawda? Piękny, lewka no. Tylko brakuje jak zwykle, ale to już się no. Przyzwyczailiśmy. No tak, tak. Wspomniany. No tak, biedny lewek. I moja zostawa w buźki. To jest koperek śmietana, a tutaj jest w głupawej miserce jest makaron. Głupawa mam mi na ta miseczka jedna.
Jak sushi. Nieprawda. Zobaczcie, jaka piękna pogoda. Nie wiem, czy to zobaczycie. Chyba się aparat buntuje, nie chce się wyostrzyć, ale normalnie taki śnieg z deszczem. Fatalny dzisiaj pada. A za 2 tygodnie majówka. I znowu ma być tak zimno, no. Czemu to jest tak okropnie? Masakra. Kicia też wyglądasz przez okno, patrzysz, co tam się dzieje. Kicia tu stała przed chwilą i patrzyła. Co się dzieje? Co taka brzydka pogoda? Brzydka pogoda jest, tak? No, a sushi też nie chce chodzić na spacery w taką brzydką pogodę. Jest coraz gorzej w sumie. Nie? Z kucie na kucie jest. Jest coraz gorzej, serio. Kurde. Dawno takiej pogody w kwietniu. Pod koniec kwietnia nie widziałam. Wracamy do jedzenia sałatek. Ja mam z łososiem. Tutaj jeszcze się robi bagietka i tutaj jest upieczony kurczak dla lwa styknie. Lew nie wyjadaj, no. Jedy dobre. Ja wiem, że dobry. Słońci zrobił to, jakby miał być niedobry. Oczywiście, że mógłby. Oczywiście, że to nie możliwe. Mniej niż lew. I gotowe. Już możesz jeść, Lewek. Nawet nadmienię, że oddałam ci więcej bagietki. Bardzo miło z twojej strony. Bo zawsze Lew się martwi, jak z jednego talerza jemy, że słoń więcej kapochu. Pieczywa. No tak się zdarza, zdarza. To nieprawda. Się często dosyć. Nieprawda. O, tu będzie lepiej widać. Widzicie to? Ja pierdzielę, to masakra. Nie no, słuchajcie, już chciałam zrobić w ogóle przebudowę w garderobie, żeby pochować ciepłe rzeczy, a tu nie ma bata. No masakra z tą pogodą. Łe. Ojejku. No co? Co zrobić? Bo jest jak pada. Wróciliśmy z zakupów w tą piękną pogodę. I to taki mały food... Nie food hall. No małe zjedzenie, ale i tak wam pokażę. Więc w sumie tak, mamy tu mamy taki pojemnik, tylko on jest od razu ze szkłem, jak to się mówi, żaroodpornym, więc można przechowywać i odgrzewać w kuchence, ponieważ za 2 tygodnie wyjeżdżamy na weekend z Martyną i z Michałem i już w zeszłym roku byliśmy w tym miejscu i zawsze sobie zabieramy różne takie rzeczy przyrządzone, więc a ja nie mam żadnych dużych pojemników, więc kupiłam jeden taki i 4 takie kwadratowe z pokrywkami. Mam okropne paznokcie, będę dzisiaj wieczorem robić hybrydy. No, takie nieżaroodporne. Kupiłam grę kalambury. Nie wiem, czy jest fajna, czy nie, ale jakieś śmieszne hasła do pokazywania. Wczoraj też graliśmy w tabu. W tabu graliśmy. I w sumie wszyscy się ze mnie śmieją, że jestem mega zajarana, ale mi się bardzo gry podobają ostatnio. Taką dużą paczkę worów na śmieci. O, i coś takiego znalazłam, to są kotleciki warzywne, szpinak, tak, ze szpinakiem po prostu. No zobaczymy, może będą dobre. 2 te kostki toaletowe, na błyszczacz do zmywarek, chleb taki w paczce, kolendra, wybielacz, płyn do prania i tabletki do zmywarki. I tutaj jeszcze mam Ayran, ten turecki napój. Mam śmietanę 12, mam takie malutkie woreczki do łazienki, do małego kosza na śmieci i fetę i to w sumie cały. Wszystko wam pokazałam, chyba wszystko. Jeszcze gdzieś mam z obi katalog taki z rzeczami do ogrodu, bo chciałam to zobaczyć, ale gdzieś już go posiałam. No, a cały czas nawala śnieg za oknem, jest fatalna pogoda, więc ja nastawiam obiad i już się nigdzie nie ruszamy z domu.